Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiejszy temat dotyczy już osoby Jezusa, tej takiej zasadniczej relacji w życiu świętego Pawła, od której się wszystko zaczęło zmieniać. I ta relacja opiera się na poznawaniu Jezusa. To jest to określenie, które znajdujemy w jednym z listów pawłowych i stąd taki temat tej konferencji. Poznawanie Jezusa najwyższą wartością w życiu świętego Pawła. Święty Paweł jest kilka lat młodszy od Jezusa i o Jezusie już dowiadywał się, bo w tym czasie żył w tamtych terenach. Był tym uczniem Gamaliela. Jako faryzeusz o nim słyszał i później również słyszał od chrześcijan, których prześladował. Począwszy od Szczepana, który piękne kazanie wygłosił i został ukamienowany, a Szaweł tam był i pilnował płaszcz. I potem, kiedy Paweł przesłuchiwał chrześcijan, oni też o Jezusie dawali świadectwo, więc słyszał sporo o nim. Miał jakąś wiedzę na temat jego osoby. Ale to wszystko nie wystarczyło, żeby Paweł uwierzył, że ten Jezus z Nazaretu to jest Boży Syn. To mu zupełnie nie pasowało do jego koncepcji, jaki ma być Mesjasz. To, że ten Jezus z Nazaretu umarł na